kaszę w tej dużej części, łącznie ze słolami, jak ta energia z nich się gwałtownie kończy. Że wiesz, to czy czego... nie te blachy? Nie wiem, czy te blachy, nie wiem, gdzie jest pies pogrzebany, że tak powiem, i nie wiem, czy to w ogóle jest problem. Właśnie, wygląda dobrze, co? Posłuchaj tego i pomyśl o tym, jaki jest skutek tego, bo to jest wiesz, fajnie, że ta energia się kończy, ale to demo trochę przyzwyczaiło mnie do sytuacji typu... Tak. A tutaj mamy... Znajduję się w studio Monochrom, gdzieś na końcu świata, w Kotlinie Kłodzkiej. Przyjechaliśmy tutaj nagrać nasz trzeci album, który jednocześnie jest pierwszym albumem, który nagrywamy w trio. Masa rzeczy dzieje się nieoczekiwanych. Udało się nam odciąć od zgiełku miasta, od codzienności i tutaj jakby siłą rzeczy jesteśmy wszyscy na siebie skazani i jesteśmy cały czas przebywamy w jednym miejscu, co pozwala się bardzo skoncentrować. Powiem ci tak. Jakby w koncepcie tego brzmienia, w sensie krótkiego werbla, takiej wiesz, bitersowskiej stopy, chciałbym mieć suche, krótkie talerze. I chętnie nagram te suele na jasnych, dużych crashach, nawet na tym największym rajdzie, jaki jest, z wybrzmieniem, w osobnym take'u, ewentualnie, żeby one były kolorem pod spodem. Tak, dlatego, że jakby koncept był taki, żeby tak przetworzyć sound bębnów, że te duże blachy, jak zaczniemy pocieniać bębny, czy je, wiesz, jakby gruzować urządzeniami, moim zdaniem one nam zostaną wciąż duże. Szczerze mówiąc, o to chodziło. Tak. Myślałem brudem. Ja bym chciał, żeby to było brudne, jakby w cudzysłowie perfekcyjnie wykonane, w sensie takie drum and bassowe, ale brudne do granic możliwości, nie? Typu chłop na ulicy ze śmietnikiem, wiesz, spoko. Zamiast stopy, nie? Pytam, bo w demo było inaczej. Chciałbym posłuchać, czy to jest punktualne, bez time'u. Tak. Chciałbym wejść w to, dobra? Jeśli można. Mogę podejść do tego? Skład zespołu nam się poszerzył, bo zostaliśmy trio, czyli w składzie Mateusz Owczarek, Hajdar Kamil i Maciej Gołyźniak, który do nas dołączył, znakomity perkusista, który dołączył do nas w zasadzie tuż po zakończeniu promocji płyty Hit naszego poprzedniego wydawnictwa. Zaczął ten zespół trochę od nowa, bo przearanżowaliśmy wszystko. Napisaliśmy razem płytę, no i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Ignacy, jak mógłbyś mnie puścić o 4 takty przed tą pauzą, dobrze? Pierwsze moje wyobrażenie było typu duży bęben tutaj, że duży bęben, duży hałas, wiesz, ogony, nie? Natomiast teraz słyszę, że ten bęben mały, paradoksalnie pewnie potem przetworzony będzie miał swoje to, miejsce, czego oczekujemy. Tak. No to super, to ja dziękuję, to mamy. Okej, dzięki. Świeża głowa dnia następnego. Okej. No i bomba. To jaki mamy plan? Słuchajcie. Nastawmy dripa. Nastawmy dripa. Świetny plan. Wydaje mi się, że to może być pierwszy element ratunku. Kamil mówi, że słyszał drinka. Nastawmy drinka. Ja przede wszystkim przyjechałem tutaj, żeby znaleźć energię i tą dobrą energię, żeby ją zarejestrować na tej płycie. Naprawdę ja nie miałem żadnych obaw o poziom wykonawczy, o jakość nagrań, o instrumentarium, bo tego przywieźliśmy całe mnóstwo, tak naprawdę przyjechała ciężarówka sprzętu. Natomiast najważniejsze to jest to, czego nie można łatwo znaleźć, czyli ten taki trochę boski pierwiastek, który trzeba tchnąć w jakikolwiek projekt, który się robi, żeby on po prostu ożył i żył własnym życiem i żeby później on po prostu zaczął żyć w głowach ludzi, którzy go będą odbierać i żeby ludzie go po prostu pokochali i przyjęli. Postawmy bębny, postawmy gitary, posłuchajmy wszystkiego i potem zobaczymy, okay. Kto będzie chętny. Ja w tej układance po prostu popełniłem jeden kolosalny błąd, mianowicie cały czas myślałem dużym studiem, a przecież my mieliśmy postawić bębny w małym i to zasadniczo otwiera nam dyskusję na nowo. Super, to ja idę w takim razie się zainstalować w moim studio.
I wszystko robimy tak, żeby móc wrócić do dużego, jeżeli będzie taka potrzeba. Absolutnie zabiorę. Jak najmniej rozmontować duży zestaw. Wypnij, co potrzebujesz z setu z dużego studia, z bębnów. A możemy od tej strony, żeby postawić bębny, tak jak już mają stać na przykład. Mhm. My postawimy w tym czasie gitary tak, jak myślimy, że mogłyby stać, tak? A później zaczniemy sobie przekładać mikrofony. Zawsze mi zależało na tym, żeby pracować z ludźmi, którzy są świadomi i jakby otwarci na świat. Nie myślą w kategoriach napiszmy hita, bo od wielu, wielu lat jestem w tej branży i wiem, że to tak nie działa. Może się mylę, może komuś działa, mnie nigdy nie działało. Za to zawsze mi działała prawda i zawsze mi działała konsekwencja. Nie, mam takie wrażenie, że się w ogóle taki ludzki konglomerat jakiś zawiązał, że to wszystko ze sobą pasuje, nie? Wiesz, jakby Ignacy z tą swoją koncepcją studia, wiesz, Robert z takim, wiesz, dużym szacunkiem do tego, co my robimy, wiesz, bez jakichś takich pomysłów z dupy. Wiesz, no, każdy jest jakby, wie po co tu jest, nie? No. I fajnie, że te wszystkie role są po prostu wypełniane, od A do Z, nie? Będąc tutaj w Monochromie, jestem z ludźmi, którzy są na właściwych miejscach i ten poziom kompetencji jest ogromny i to jest tak budujące, że wiesz, pracujemy ciężko, jesteście tu z nami i widzicie, jak to wygląda. To jest siódmy dzień naprawdę orki, takiej, że idziesz do bani wieczorem w hotelu i po pół godziny już nie wiesz, jak się nazywasz. Jesteś styrany jak koń, bo nagrywasz partię nie wiem, swojego instrumentu. To, czy masz przestrzeń na to, żeby się zrealizować, zależy tylko i wyłącznie od osób tam za szybą. Tylko i wyłącznie, od nikogo więcej. Możesz jasno określić warunki i zacząć pyskować, krzyczeć i mówić, ej panowie, bo ja tu teraz nagrywam, ale nie musiałem tego robić. Po pierwsze słuchano, po drugie podpowiadano, po trzecie szanowano moje podejście i ja jestem absolutnie przekonany, że to na tej płycie będzie. Jeżeli to jest ok, to bym jeszcze spróbował podstroić werbel, dobra, żeby wyjść trochę z tego tonu, który... Będzie to trudne, bo to jest metalowy instrument, wiesz? Nie znajdziemy w nim drewna, choćbyśmy szukali i to jęknięcie będzie, nie opuści nas. Bo każdy kolejny żelek, a tłumienie wytraca jakby jego energię, nie? Ja czuję piękny ton i nie mam w nim poweru, nie? Czy chciałbyś, żebym ci wysłał dokładnie na te same ślady, czy jakąś sumę tamtych bębnów na typu jedną parę, jak wolisz? Bo jeżeli teraz włączę zapis, to usłyszysz i te bębny, i tamte bębny dokładnie w tym samym czasie, w takiej samej ilości. To tak chwilę przed przejściem puszczę. Nagrywamy bęben. Będziemy robić utwór taką metodą, którą na tej płycie jeszcze nie pracowaliśmy. Zrobimy tak, że nagramy najpierw ten duży bęben jako stopę z dużą ilością ambiensu, przestrzeni, wybrzmienia, a potem postawimy werbel, też spreparowany, nagram go osobno, a potem poskładamy to wszystko w komputerze, tak jakbyśmy nie umieli grać, żeby było dobrze. I dzięki temu będziemy mogli operować tym dźwiękiem do samego końca i będzie on po prostu zwyczajnie bardzo atrakcyjny w kontekście dość wolnego tempa utworu i etniczności, którą chcielibyśmy zachować i pokazać na płycie. Drewienko.
żebyśmy słuchali go tylko i wyłącznie z reżyserki. Dobrze. Super. Clint Eastwood. Ale teraz jest. To miejsce tutaj. Dziękuję. Jest to o co chodziło? Znaczy, nie wiemy o co tobie chodziło. Nie wiem, ale też jest super. Jest dobrze. Słyszę głos. Jest git. Ty już musisz teraz wiedzieć, wiesz, tu słyszy tylko stopę, nie? Czy tam jeden werbel, a już musisz wyobrażać sobie, jaką będzie brzmiało na końcu. Bo to jest jakby nagranie jakby niezgodnie z panującą sztuką, czyli rozbijanie zestawu na perkusyjnego na poszczególne elementy i nagrywanie ich osobno, a nie w tak zwanej kulce, czyli jakby żeby się cała pełnia brzmienia zrobiła. No więc no myśmy to wysyntetyzowali po to, żeby je później w odpowiedni sposób ukręcić. Zakończyły się na swoje nagranie. To jest dokładnie to, o co mi chodziło stale. Bardzo się cieszę. Bardzo się dziękuję. No co? No i tak. No. Wszystko to słyszałem, jak to o mnie gadaliście. No dobrze, super. To masz tu referencję, jeszcze zapamiętać. Piosenka o ziemi, dobrze pasuje do tego miejsca. No? Myślę, że to studio bardzo mocno zazębia się z osobą Ignacego tutaj, z jego filozofią, z jego podejściem do życia, z jego jakby zachowaniem, z jego sposobem komunikowania się w ogóle. I jest to, myślę, że jest taki nacisk położony przede wszystkim tutaj na swobodę. Jak wpadłeś na pomysł, żeby zbudować studio na odwrót? Ja w ogóle bardzo chciałem mieszkać na Alasce. To był taki plan. No i później zastanowiłem się, że ciężko to połączyć z tym, co chcę w życiu robić, czyli z nagrywaniem płyt, bo tam nikt na niczym praktycznie nie gra. I ktoś mi podpowiedział, że właśnie, że te Sudety to jest taka polska Alaska. I to było też taki pierwszy... To była taka pierwsza myśl, że trzeba tutaj się udać, w te rejony. No, inaczej. Jeden to jest zaczęła, stopa. Muszę mi przerwać. Gitarzysta w końcu. Skumaliśmy, że Kotlina jest totalnie opuszczona, że to jest trochę taka ziemia niczyja i że można bardzo łatwo znaleźć tutaj taką przestrzeń, w której można poczuć się swobodnie. Cała ta budowa się bardzo przeciągała, bo to wszystko miało trwać, jak to wiadomo, na przykład tam pół roku albo rok, potem się okazało, że to było 5 lat, ale to było świetne 5 lat, bo przez ten czas mogliśmy wszystko totalnie dopracować. Dobra, wiesz co, dla mnie chyba będzie bomba, muszę się tylko podstroić jeszcze. Oh.
są to takie wokale? No, dobra, super. Zobaczymy, to, co mi się super podobało, to to, że grałeś bardzo, bardzo o czymś, nie? I to jest ekstra. No to super. Powiedz mi, czy myślisz, że, myślą dalej. Że tu rozsądnie będzie jakby do pieca dokładać cały czas na tej gitarze akustycznej też? Ale tak jak teraz grałeś, czy... W sensie, żeby jeszcze kończyć, to wiesz. Wiesz co, chyba tak mocno aż nie. Z punktu jakby widzenia słuchacza, to jest trochę tak, że to jest chyba jedna z nielicznych partii, które jakby tam nie urosły, to właśnie by było fajnie, wiesz, że jest taką osią dla tego wszystkiego, bo my wszyscy tam, wiesz, Kamil idzie w górę, bębnów jest cała masa. Jeden rozsądny musi zostać. I ktoś rozsądny musi zostać. I wiesz co? Z przyjemnością wezmę to na klatę. I wiesz co? I wydaje mi się, że jakbyś może pomyślał o jakimś melizmacie, czymś takim, typu bardziej takim wykonawczej sytuacji, interpretacyjnej, niż jakby, wiesz, graniu coraz większą mocą. Nie? Staram się korzystać z naprawdę różnorodnych instrumentów, nie, że nie jest to jedna gitara, którą sobie upodobałem i od 10 lat jakby gram tylko na niej. Pojawiają się tutaj instrumenty takie właśnie jak oud, czyli daleki przodek gitary, jest to lutnia arabska, jest to instrument bezprogowy, więc instrument, który pozwala nam na wydobywanie tak zwanych ćwierćtonów, czyli czegoś, co człowiek europejskiego pochodzenia jakby nie jest w stanie do końca opanować bez jakby wciągnięcia tego z mlekiem matki w tych rejonach orientalnych. To nie jest po prostu inaczej wyglądająca gitarka z inną ilością strun. Jest to instrument zupełnie inny i wiem jakby, że nie będę w stanie go nigdy w pełni poznać, tak jak to poznają mistrzowie właśnie fachu. Staram się jakby dać ponieść się emocjom w momencie grania na tym, że nigdy nie wiem, co się wydarzy do końca. To powoduje to, że automatycznie przychodzą ci do głowy jakieś nowe pomysły, nowe emocje. Starasz się, nakręca się taka spirala po prostu, że jeden instrument inspiruje drugi, że za chwilę wracam na końcu do tej gitary swojej, którą znam już dość dobrze i próbuję po prostu pokazać to, do czego mnie zaprowadzały te orientalne instrumenty. Latami, że artysta, nie wiem, zaczyna grać słabe rzeczy, no to pierwszą mu słabą rzecz wybaczyli, przy drugiej go jeszcze trochę żałowali, na trzeciej już przestali to trochę kupować, przy czwartej zapomnieli w ogóle, dzisiaj... Albo czwartą nagrywał taką, że się kapnął, że czas wrócić. Tak, a dzisiaj możesz nagrać
wiesz, być ten sam cały czas na najwyższej formie. Jeden błąd i cię nie ma, nie? Dobra, spróbujmy. Dawaj. And all these things I left unsold are not that sharp anymore. I still had a while since I went away. My wounds stop bleeding, scars are pale. Dobra. Powiem ci, że super, wiesz, na maksa fajnie. Czasami mi się to podoba, kiedy jest nieco agresywniej, ale teraz osiągnąłeś tą taką szerokość, która jest dobra. Na maksa dobra. Mogę jeszcze raz? Dawaj, pewnie. Ostatniusi? Pewnie, że tak. Bo ja nie robię nic na półgwistka. No, nie znoszę przypadków. Nie? Jakby ktoś przyjechał, ale fajnego jobbika tu odjebaliśmy, kurwa. Nie odjebaliśmy żadnego jobbika, nie? Tylko robimy tutaj płytę, która może być ostatnią na ziemi nagraną. I tak trzeba to do tego podejść, nie? Bo jakby to robi się na przykład świat skończy, jakby to przemówił jakiś mędrek, nie? Tak też przyjechał, to fajnie, tam wbiłem bębenki, tam 1000 zł, kurwa, i spierdalam, no to jest w ogóle stary, wiesz, w największych projektach i największych studiach świata nie ma takich ludzi, nie? Może dlatego to są takie rzeczy, które później się kończą wielkimi sukcesami, no. Tak to widzę. Artystyczne twory i artystyczne projekty są pewnym zapisem, pewną kroniką czasów, w których się materializują. Widzę, że cywilizacja jest na krawędzi upadku tak naprawdę już od jakiegoś czasu i że po prostu ludzkość musi znaleźć nowy pomysł na siebie tak naprawdę. I to wszystko jest na tej płycie. All these things I left unsold are not that sharp anymore. It's been a while since I went away. Super, to jest świetne. My wounds stop bleeding, scars are pale. In many ways I got your name. My skin is not as soft as it used to be. Still haven't found a reason why. You called me then and why I came. Super, wiesz co? Jest tak dobrze, że możemy to powtórzyć jeszcze raz, tylko dla zasady, albo możemy przejść dalej. Udało nam się nad tym brzmieniem pochylić tak dość mocno, bo naprawdę grube godziny poświęciliśmy tylko na sam proces jakby poszukiwania brzmienia, czy to jeśli chodzi o bębny Maćka, gdzie po prostu grube godziny ustawialiśmy mikrofony, czy też jeśli chodzi o moje gitary. Przed nami jeszcze miksy, które na pewno będą w stanie też wyciągnąć to, jakby to powietrze, na którym nam bardzo zależy, i uwypuklić jakby organiczność tego wszystkiego. Jestem przekonany, że będzie to na tej płycie słychać i mam wrażenie, że ta bardzo, bardzo eklektyczna płyta nabierze tylko wartości dzięki temu, że mogliśmy skorzystać z tych zasobów, które mamy, urządzeń i mikrofonów oraz instrumentów, które są jakby podstawą tego. Nie chcieliśmy w studio nikogo oszukiwać, już najmniej siebie. To też po prostu zwyczajnie gramy na tych instrumentach, zamiast szukać w bibliotekach sampli, co by tam można było włożyć, żeby się zaczęło zgadzać. Zupełnie nas to nie interesowało i to się tutaj udało. Jest, metalurgia. Będzie? Tu gruz, teraz beton. Teraz? Musi być gruzobeton.